Będzie dobry. A właśnie powiedzieć tym sam. O, wreszcie chociaż mówił mi Krzysztofa, poszedł się myć. Ale obie zjadłem. Jeszcze mam kotleta kawałek. Już tak śmierdziało od niego, jak nie wiem co. Tydzień czasu nie myć się. To jest człowiek we wsi. Jak on z ludźmi rozmawia. Kamerę nagram. Bo telefonem coś się dzieje nie tak. Nie chodzą filmy. No dobrze, mam drugi komputer. Obiad zjadłem. Schabowego jeszcze jednego mam. Bigos jeszcze. Od razu inaczej pożyć się myć. Będzie prawo jeszcze tydzień czasu w ciuchach spać i jeździć, to jest szok po prostu. No jak chłop ze wsi, to możecie sobie wyobrazić chłop ze wsi. No nie ma kto go nakrzyczeć. A wy gadacie, że my się kłócimy, całe te, a to ja specjalnie płyny kupuję, całe te wszystko piorę, a na podwórku ręcznik, nieręcznik, całe te wszystko, koszulki, co, byłem od góry do dołu, po prostu całe się umyłem takim specjalnym szampon Nivea, a w tym jest po prostu trzy odżywki, że po prostu przez 24 godziny to po prostu organizm nie poci się, odświeżony jest. To widzicie, jak to jest. Ale co zrobisz? No nic nie zrobisz. A właśnie, co mówiłem, właśnie był. O kurtkę. Mówił, że kupił, ale dla niego nie pasowała.
O. A wczoraj co? Co ty mówiłeś, że kogoś pozdrowić? Fiaty. Fiaty? 126P. Śmieszne kwiaty, tak? Co? Śmieszne kwiaty. Kwiaty. Fiaty. Fiaty, fiaty. Fiaty, a nie kwiaty. Fiaty. Ale dobrze, to co ty krzyczysz? Ty nie potrafisz normalnie rozmawiać? Fiaty. Rozmawiasz tak, jakby kurwa każdego by chciał. Straż miejska chodzi. To widzicie. Ty nie potrafisz normalnie rozmawiać. 126P. A dobra, już ja już to powiedziałem. To ile razy mam powtarzać? Ja chyba mam pamięć. Ty chyba masz zrytą tą pamięć. Właśnie. Dobry, jeszcze benzyny. No dobra, wygonił go chociaż do umycia się, tydzień czasu się nie mógł. Bo nie ma czasu, tylko mleka. No i nic nie odpowie, no bo to prawda jest. Ja, chociaż niedzielę miałem wyjść, ale nie wyszłem, to ale ogółem przyżegnam się i po prostu pomodlę się. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, dam dzisiaj i odpuść winy i grzechy. Zdrowaś Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Komu urodził się córka, synek, życzę, żeby byli zdrowi, szczęśliwi i po prostu, żebyście rodzice dobrze wychowywali swoich dzieci, jak to się mówi. No to widzicie, jak ja, ale on ciężko jest tutaj nagrywać, coś powiedzieć, bo zawsze ująłem się w transa, że on jest najmądrzejszym człowiekiem. No właśnie ma. Umówił się z Dzienicową. Ja nie wiem, czy napisał, czy nie napisał, bo miał napisać, a ja miałem też podpisać się. Ja żadnych maili nie napisałem. Ktoś z opieki, bo pani Bożena, to powiedziała, że to po prostu jedna osoba to robi, te rzeczy okrutne, że po prostu policja powinna się ogółem tym zająć, a nie zadzwonił Krzysztof po Straż Miejską, bo przyjechali do kościoła pomodlić się z rodzinami, z dziećmi, a jemu to ogółem nie pasuje. To ja powiedziałem, weź ten zamów koparkę po środku tutaj, co ty jesteś, to z tamtej strony jest przejazd. Tutaj, jak kopisz, a z tej strony nikt nie będzie jeździć. Jak tak, ty jesteś po prostu takim człowiekiem. Ja nie rozumiem takiego człowieka. O, i właśnie był Piaseczna. No i też widział właśnie tą kurtkę, co dostałem na zimę. Ona była bardzo dobra. Mówi, oryginalna. Całe to wszystko, a jest taka
że po prostu jak będzie śnieg, deszcz, będzie topniało, że ta kurtka nie przymakalna jest. Bo ja też gdzieś mam jeszcze tam pochowane. No i widzicie, tutaj nie ma co kupować, to dzięki ludziom mi się ogółem ludzie, chwalę ludzi, którzy po prostu w jakiś sposób mi pomagają. Bo to by sen, zobaczcie, ile ja tak zdenerwował, że komórkę pobiła się, a byłem w tym, to po prostu nie opłaca się. A jest. Jest na gwarancji. A jak moja to wymieni całe to straci gwarancję. A to mam drugą komórkę. A po co? To będę miał dwie. Bo szkoda komórki. Po co ona ma leżeć? Zawiozę do Piotka, którego o kurde tyle czasu poznam. No jak jeszcze mieszkałem na Bema. O, też córeczkę ma. I przez tyle czasu, co ogółem się znamy, to po prostu nie było takiego czegoś. On też ile razy Krzysztof krzyczał na mojego kolegę, to ja ogółem go tam przyprowadziłem. Ale tam ja patrzyłem u niego. Ciekawe, czy jak to by się dało zrobić tego laptopa. Niech on by zabrał. A po prostu mały telewizor. Chociaż jakiś. Bo on tutaj ślepy. No duży. A jak nie, to tam jeszcze jest telewizor. Tam trzeba będzie wziąć od spawacza, wysłał, a on zapakowany jest. Ale on nie upadł, nie całe to wszystko. O, jest antena do niego. To dobrze, a jak nie, to nie wiem, tu nie ma miejsca. To antenę sanitarną. Ale to nie moje mieszkanie, co to kurde. Ja myślałem, że powiążę się. No to ja powiążę się, tylko ja zamieszkam u niej. No to stąd to ugłem. To 4 godziny jazdy. Mogłoby odwiedzić, a mam całe te, mam jeszcze chwilę adres mam i koszulę tam, całe te i slipki, nie slipki. Ja miałem, co jechałem do Poznania, całe to wszystko do Asi Basi, bo to mam pierścionek zaręczynowy, to bym zaręczył się bym z inną osobą i ułożyłbym życie. Na pewno by była zadowolona, jakbym po prostu, a mam kasę kluczykiem, tak jak w banku są te kasy takie. Ale tutaj widzicie, ludzie, no nie może on znaleźć dokumentów od Opla. Pasa stoi na
na zmówisku. No będzie stał ich, bo nie mogą nic zrobić z nim. A płacił za nie. To będzie jeszcze odpowiadał za to. No to widzicie, nic się nie stało dobrze, że tak stało się, jak się stało, szkoda tego samochodu, ale ogółem, no, lewe te ja od razu musiałem zapłacić 600 zł, to po prostu Jacek powiedział, że to dobra, ja ci zapłacę 300, to ja odliczę tam komuś. No ciepło jest na podwórku, ja dobrze właśnie rozwiesiłem, bo słoneczko. Dzisiaj u nas bardzo ładna pogoda jest. A na podwórku mi się nie chce nagrywać, bo po prostu... Sami widzicie, jak to jest. Pragnę ciebie. Moja kochana, zamieszkać z tobą, pokochać się, masz pracę cudowną też, ja mam, to jest ogólnie moja praca, tylko tutaj mam biuro. A Krzysztof powiedział, jak się chcesz wyprowadzić, no do kobiety chcę. Chcę zamieszkać z kobietą, mam swoje lata, swoje potrzeby, jak to się mówi. Kobieta też ma jakieś potrzeby z kimś porozmawiać, jak teraz sami widzicie, jak ja rozmawiam normalnie, sympatycznie. Po prostu tak samo kobieta chce, a do rodziny by? Poznałaby mnie? I... Ale dobrze, chwała Bogu, to chcę powiedzieć, że tata sam powiedział, że to chyba ogląda, że po prostu on jest ułym dobrym człowiekiem. Widzicie, i w szpitalu byłem. Nie chciał z dyrektorem szpitala Gigant. Rozmawiałem z lekarzem. Musiałem taksówką przyjechać. Nie chciał zabiegu zrobić, a lekarz powiedział, że to może się tak skończyć, że po prostu krótki czas. Musimy koniecznie ropę z płuc, bo zapalenie płuc miał. I po prostu nie szanuje. On tak gada, całe to wszystko. To powinien się oddzięczyć w jakiś sposób mi, że w jakiś sposób uratowałem, jest tak samo z Pawłem. Ale ja słyszałem, nagrywał Paweł, że on już po prostu nie chce mieć żadnego kontaktu z nami. To trudno, ja po prostu chcę ułożyć sobie życie, a nie tutaj zamieszkać. Chcę gdzie indziej zamieszkać. A sam tu to pociągi ma. A jak nie, PKS jeżdżą. Można raz w tygodniu przyjechać. Jak nie, o, ma samochód. To mam mieć kobietę. Ja prowadzę, nie mam. Teraz to wyrabiać, to ponad 1000 zł, badania, też mam z tym wzrokiem
to mówię, nagrywam w okularach light. A tak o, co teraz, to lepiej to wygląda. Niektórzy ale dobrze, tutaj mam całe te, które muszę. Mam tutaj papiery. Jak będzie taka pogoda, to właśnie tu kurtkę, co dostałem dzisiaj, to założę. To niby skórzana. O! No i przepraszam, że ziewnąłem. Bardzo dziękuję, że udało mi się powiązać się. Jeszcze nie powiązać się, jesteśmy ogółem przyjaciółmi. Jeszcze ogółem ani razu nie widzieliśmy się. Musimy się poznać, musimy się zobaczyć. On mówi, że... A ja mówię, to... W sobotę. On też pracuje w sobotę. Ale to na... jeden dzień. On pracuje to, co ja... musiałoby wziąć z 2-3 dni wolnego. Czy tam ile? Jak nie, to przyjechać do mnie, przenocować w hotelu, zapoznać się, wtedy mogłem zawieźć na dzień, dwa, zapoznać z rodzicami, może ma siostrę, może ma brata. A z powrotem to bym byłem za ten koło benzyny. Pomyśl na tym, jak to bym chciałabyś rozwiązać tą rzecz. Bo trzeba już w jakiś sposób myśleć o spotkaniu. Pomyśl to. Też należy to do ciebie, to ja widzisz, ja mam tylko numer do ciebie. Mógłbym, wiesz, gdzie ja mieszkam, że w Białymstoku, że tu i tu, całe to wszystko. Możesz po prostu, jak będziesz się wybierała, to dzwonisz, że wyjeżdżasz o 8 czy o której, to za 3-4 godziny. 4 godziny będę, się mówimy tu i tu. I już. Takie rozwiązanie. No i mógłbym... Pozdrawiam. Przemyśl to.